Hejaszka drodzy widzowie, cześć, to ja Gociel, a przed wami pierwszy odcinek z chapteru drugiego Deltarune. Chciałem wam na samym wstępie powiedzieć, że pierwszy odcinek został już nagrany, ale niestety muzyka była tak głośno, że niestety całe nagranie musiało trafić do kosza, więc miałem już spoilery z tego, co się dzieje na początku, więc przepraszam was bardzo za to, ale niestety nie mamy innego wyjścia, jak tylko zacząć od nowa. A więc koniec tego gadania. Wreszcie zacznijmy grać. Patologiczny śmiech. Jakby co, jeszcze nie zdążyłem się dowiedzieć, o co chodzi. I zaczynamy od drugiego rozdziału. Zaczynamy. Chris, kochanie. Już wstałeś? Czekaj. Czy to nóż? Nie. Chris, czy zjadłeś całe ciasto? To jest twoje... Czy to jest twój nóż na tym pustym talerzu, czy nie? Chris. To znaczy, że znowu będę musiała zamykać piekarnik przed tobą. Okej, wstawaj szybko z łóżka. Czas do szkoły. W ogóle, tutaj jest jedna ciekawostka całkiem fajna, bo zmieniały się opisy spore rzeczy. To jest klatka na ptaki. Kiedy drzwi są zamknięte, nie ma ucieczki. Na folderze, na pulpicie komputera jest folder podpisany Epickie Gry. To słabo narysowana gra. Wygląda na to, że ostatni moc to kreatura z wielkimi tęczowymi skrzydłami. Wygląda na to, że ta gra nigdy nie widziała światła dnia. To jest nawiązanie do tego, że jesteśmy tymi światłakami. Aha. Katie and Katie. Dobra. Lepiej chodźmy już do tej szkoły. Boże. To zawsze mnie Wander tutaj denerwowało. Dobra, szybko lecimy. O. To jest Chariel. XD. Okej, jedziemy. Dobra, wchodzimy do klasy. Chris, tutaj jesteś. Dobra. Zaczyna się lekcja. Muzyka jest, dobrze jest. Hej, Chris. Jeśli byś wiedział... Jeżeli bym wiedziała, że będziesz spóźniony, nie traciłabym czasu. Suzy, proszę, nie kop swojego biurka. To jest własność szkoły, podobnie jak własność innych ludzi. Ta, to jest dokładnie moja mina, kiedy ja słyszę takie wytłumaczenie. Okej. Okay. Nie zrozumiałem żartu, ale dobra. By the way, dzień dobry klaso. Mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj. Pierwsze, zaczynamy od przeczytania sceny 142. Jacyś chętni? Ja sądzę, że mogłabym przeczytać to. Nie kłopotaj się, Nolał. Ja to przeczytam.
Strona 142. To były najlepsze czasy, to były najgorsze z czasów. Czasy całkiem dobre i czasy całkiem złe. Boże. To jest prawdziwe, ja teraz też zasnąłem. Miejcie dobrego dnia wszyscy. I proszę, pamiętajcie o swoich grupowych projektach. Chris, jesteś okej? Spałeś przy całej klasie. Nie martw się, nie jestem zła. Tylko concerned. Kurde, zapomniałem, jak to się na polski tłumaczy. Powodzenia i odpocznij sobie tej nocy, okej? No to idziemy. Przepraszam, że ja to robię tak trochę na odwal się i nie podchodzę do wszystkiego, co widzę, ale mam problem w postaci, że ja to już w zasadzie część tych rzeczy widziałem. Spałeś jak zwłoki przy całej klasie. Co to ma za znaczenie? Dobra. Idziemy. Hech. Jak ja mogłam spać po wczorajszym? Czekanie na dzisiaj trwało, było jak lata. I to wszystko naprawdę się stało. Lancer, Lalizej, everyone. Wszyscy. Oni tam dalej są. Zobacz. Podróżowałeś do tej samej rzeczy, tak? Szybciej! Jest szafa. Jest Narnia. Okej, Chris, to jest to. Moment prawdy. Wszystko, na co czekaliśmy, jest za tym. A co, jeżeli to otworzenie będzie nic w środku? Okej, cały czas będziemy... Cholera, to otwieram. Pieprzyć, to otwieramy. Suzy? Ta? No lau, cześć. Co ty tu do cholery robisz? Idzie do biblioteki, żeby zrobić research do projektów grupowych i się pyta, czy chciałaby iść z nią. Chris, ty też możesz z nami iść. My będziemy trochę zajęci z... Chris, pomóż mi stąd się wydostać. I co powiedzieć? Spotykanie się z samotności w toalecie czy przestępstwo? Ostatnim razem wybrałem przestępstwo, bo to brzmi bardzo źle. Więc trzeba czasem popełnić jakąś zbrodnię wojenną, żeby się wywinąć od takich spraw. Będziemy tylko popełniać przestępstwa. Będziemy popełniać przestępstwa i pójdziemy do więzienia na zawsze. Dosyć się. To brzmi jak... Miejcie zabawę we dwoje. Jak coś, to będę w bibliotece. Chris, weź ją później przyprowadź. To będzie dla mnie dużo znaczyło. Poczekajcie. Czekaj sekundę. Suzy, ja mam coś dla ciebie. Okej, pa, pa. Czy to pudełko śniadaniowe? Czalk. Nie wiem, czym po polsku będzie czalk. Pełne czalku. Mi się to kojarzy, że jest z szalkiem. Ale to raczej nie będzie to. Ona miała czalk cały czas. I nie dała go Alfis. Co to cholery, Chris? Dobra, tutaj masz. Mamy czalk. Czekaj, Chris. Co to do cholery było?
dlaczego Nolau pytała akurat o mnie? Do zrobienia pracy domowej z nią. Ona chce mnie zdać? Czekaj, czekaj. Chris, zauważyłeś, jak bardzo nerwowa była? Jak gaslała i nie wiem, to pewnie chodzi o jąkanie się coś w rdzeń, że wiecie, zestresowana czy coś. Chris, czy ty, tobie się nie wydaje, że ona, że wie o naszym sekrecie? No dobra. Dark World czeka. To jest nasza rzecz. Radziecka Suzy. Dobrze, wystarczy już tego czytania. Gotowy? Lecimy. Możemy lecieć. A przed nami piękne miasto. Jesteśmy. Chris, Suzy. To było trochę długo. A tak, to był dzień? Tak, to było krótkie, nieprawdaż? To tylko dlatego, że nigdy wcześniej nie miałam przyjaciół. Co więc czekanie na was było bardzo długie. Okej. Spróbujemy, żebyś nie zmarła w samotności. Mam nadzieję, że Lancel też chce nas spotkać, co nie? Hej, czekaj sekundę. Gdzie jest Lancel? Gdzie są wszyscy? Nie martw się, Suzy. Zobaczysz ich wszystkich za moment. Poczekaj po prostu tutaj, okej? Okej. Hej. Czy to jest jakiś rodzaj pranku czy coś? Chris, muszę cię o coś zapytać. Potrzebuję twojego powrotu do Light Worldu. Żebyś poszedł do starej klasy na zachód od zamkniętych drzwi. I weź wszystko, co jest na ziemi. I przynieś je tutaj z powrotem, ok? Dobra, idziemy. Lecimy w stronę słońca. Do tej klasy. Zebraliśmy wszystkie śmieci z podłogi. I zrobiliśmy z nich gigantyczną kulkę na moim łbie. Hej Chris, co, więc gdzie są wszyscy? Spadają nasze piękne gwiazdki. Zobaczcie, kto wrócił, klauny. Lancer! Hej Chris, co to jest? Tutaj są wszyscy. Bat, co się stało z zamkiem Lancera? Cały przepadł. Przepadł? Kiedy Chris zniszczył fontannę, tamten Dark World zniknął i przywrócił się do normalnej klasy. Co więc, gdzie teraz Lancer żyje? Nie martw się, Suzy. Zajęliśmy zamek. Lazeria jako nasz własny. Chris, poczekaj, nie rozumiem. Siła naszej fontanny będzie przemieniać to miasto i przemieniać. Od teraz wszyscy przeciwnicy, jakich oszczędziłeś, będą rekrutowani do miasta. Więc kontynuuj oszczędzanie przeciwników, okej? Okej. Czemu wszyscy się rozglądacie?
Możemy pójść na północ, do zamku. Mam dla was specjalne rzeczy, by wam tam do pokazania. Ha, pierwsza nie będzie niespodzianka. Ostatnia to wielkie, świeże jajko. Okej, Chris, lecimy. Ale najpierw... Dzień dobry. Wybaczcie, ale on tak dziwnie gada, że nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Coś o sztuce gada. Ja chcę po prostu zrobić pewien eksperyment. Welcome to Gucio Town. Więc słyszałeś, jak się nazywa. Wyjdźmy sobie do jakiegoś domka. O, pan Kowal. Okej, witamy w najlepszej piekarni. Jestem kowalem wypieków, Malius. Nie wiem, po co są tutaj te wszystkie narzędzia, ale używając moich skilli mogę przemienić jedne przedmioty do stworzenia nowych. Chleb? To jest to, o czym chcesz gadać? Oho, jestem szefem Lancerem. Spróbujcie naszych cudownych wypieków. Są za darmo. Za cenę. $0. Weźmy ciastko. Cookie and wife. Lancer Cookie został dodany do twoich itemów. Zapisujemy sobie. O! To instrukcja. No to wszystko wiemy. No to idziemy do zamku. Księżniczko, książę Ralsej. Będę tutaj trzymał twój kapelusz na mnie jako wieszczaku, dopóki nie będziesz go potrzebować. Więc tylko chciałaś nam pokazać swój duży dom? Nie, chodźmy na górę. Mam dla was, dla waszej dwójki niespodziankę. Zrobiłam dla was pokoje w zamku. Pokoje? Więc możecie tutaj zostać tak długo, jak tylko chcecie. To byłoby dobrze dla tego miejsca. Żeby był przez sekundę jak dom dla was. Miejsce, do którego możecie pójść. Nie ma znaczenia, co się stanie na zewnątrz. Hech. Okej. Ten pokój jest przecudowny. Jest bardzo wygodne. Spanie na nim musi być jak sen. Tutaj jest garderoba pełna różnych rzeczy. Możesz ubrać cokolwiek tylko chcesz. To jest półka. Wszystkie keepsakes, nie wiem co to jest, mogą być włożone tutaj. Ej, czekaj. A, nie nic. To miejsce dla twój poradnik. Tutaj możesz włożyć co tylko chcesz i czytać to. Pokój Suzy. I Suzy, to jest twój pokój. Próbowałam zrobić coś, co lubisz. Więc możesz tutaj położyć wszystko, co chcesz też. Mam naprawdę nadzieję, że ci się spodoba. Mój własny pokój, ta? No sądzę, że jest całkiem niezły. Mój własny pokój, jak ten. Jak długo ci to zajęło? Odkąd ostatni raz się zobaczyliśmy, ja... Dobra, tutaj nie rozumiem. Hehehe. Mi się wydaje, że jej się podoba, Chris. Aha. To zobacz, jak ja mam cool pokój.
Super. Spiczaste łóżko. Teraz mogę... Pozostawmy to bez komentarza. Lodówka. Chalk, moss, jars of salsa. Kawałki lodu. Więc ma lodówkę w pokoju. A teraz przy nami pokój Lancera. Lancer, nie mogę wierzyć, jak to sick, chory pokój jest, ale to chyba jest w dobrym znaczeniu. Pokój chory jak ty. Chciałem to zobaczyć. Dziury ma w podłodze. Jest zajęty robieniem nowych dziur. Dobra, tutaj będzie jeszcze więcej pokojów. Co teraz mamy zrobić? Zobaczcie miasto, dopóki nie będziecie gotowi do wyjścia. Czyli teraz wychodzimy, Chris. O, to jest miejsce, gdzie ja gotuję. O, dostaliśmy ciastko. To było dziwne. To jest okrutny strażnik więzienia. Cały czas jesteśmy za tymi prętami z jakiegoś powodu, ale to okej. My dorośliśmy do kochania tego piekielnego miejsca, gdzie są zwierzęta. Zdecydowaliśmy, żeby ubrać... Nie wiem, nie rozumiem tych małp. O, jestem śmieć, gruba bulwa. A, światłacy. Przyszliście tutaj mnie humanizować? Tak. Zjedz to, ser człowieku. Hej, co tu robi ta gigantyczna rzecz na wodę? Aha, butelka dla chomika po idełku ma. Okej, nic nie było. By the way, czy mój syn jest szczęśliwy? Jak uważasz, chciałeś go zrzucić z klifu? Gdybym go rzucił, on by się tylko odbił. Mój syn jest małą, skaczącą dynią. Dobra, no to trzeba jeszcze trochę się rozejrzeć i uciec stąd. Dobrze, a zatem wychodzimy. Popatrzmy tutaj jeszcze. Party Club. Piękne miejsce, piękne. A ty kim jesteś? Bobo, kłaniam się. Jestem tylko bloczkiem. A tutaj cały czas ten sam typ. Dobra, idziemy na dół.
Dobra, już trochę mnie nie interesują te dialogi. Nagrywam to przed szkołą, mi się trochę śpieszy. Lubię tak stać. Nie mów nikomu. To wygląda jakby było zamknięte i być może nigdy więcej się już nie otworzy. Dobra, pójdziemy jeszcze w tą stronę. No a tu jest taka rzecz. A, bo tutaj spadliśmy. Idziemy. Chris, wychodzimy? Chłopie, chyba nie chcesz robić naszego projektu grupowego. Wy dwaj macie pracę? To mogą? Tak? Suzy, Chris, musicie wyjść stąd. Szkoła jest ważna. Zostajecie wygnani z tego królestwa, dopóki nie skończycie swojego projektu grupowego. Okej. Jezu. Suzy, nie martw się, ja tobie pomogę. Czekaj, Lancer. Wydaje mi się, że nie powinieneś. Za późno, ziomek. Forma przyjaźni. Lancer został dodany do twoich itemów kluczowych. Co? Gdzie on zniknął? Gdyby ktoś chciał wiedzieć, to przecież jeszcze w Gameplay News było poruszane to, że Lancer zostanie itemem kluczowym, więc to mnie nie dziwi w żaden sposób. Po prostu będę trzymany w kieszeni Chrisa. Dziwnie to wygląda, ale okej. Nie bójcie się, ja też będę asystentem. Okej. Ach, cisza. Jesteśmy w tym samym teamie artystów dobra. Rolux został dodany. Okej, idziemy. Powodzenia, Chris. Do zobaczenia. Cholera, musimy zrobić nasz projekt grupowy. Cały czas mam Lancera. Lancer, gdzie jesteś? Cholera, może uciekł po wszystkim, ta? Co? Więc co, gdzie zrobimy? Więc biblioteka. Okej. Zobaczcie w itemach. Mamy tylko piłkę. Piłkę śmieci. O, jakieś trąbienie. Okej, pozostawię to bez komentarza i wchodzę do tej biblioteki. Okej, jesteśmy. Szkolne, cholerne projekty. Książki, Boże. Cholera. Hej, Chris. Gdzie są wszyscy? Wygląda, jakby to było zamknięte. Cholera, dajcie mi tylko pograć w pinbola na komputerze. To wygląda jak środek klozetu. Zbliżają się. Inny Dark World? Okej. To znaczy, że my nie możemy zacząć naszego grupowego projektu, dopóki... Wiesz, Chris. Dopóki... Jeżeli tutaj jest nasza fontanna, musimy ją zniszczyć i przywrócić to z powrotem w... Computer Lab. Pokój komputerowy. Więc co robimy? Możemy lecieć. Albo użyć komputera w moim domu. Spróbujemy to wybrać. Chris, masz rację. To, co powiedziałeś, jest poprawne. Ale robisz błąd. Zrobiłeś błąd popełnienia mnie. Ponieważ... Kiedy ja widzę wielką przepaść,
Wszystko, co mogę zrobić, to skoczyć do niej. I tak długo, jak jesteś ze mną, zaciągnę ciebie tam też. Dawaj, Chris. A propos tego, że moje wybory nie mają żadnego znaczenia. Ależ dziwne miejsca. To jest nowe. Dobra. I do tego miejsca dotarłem w poprzednim momencie. I dzięki wam wszystkim za oglądanie. Ja teraz lecę do szkoły. I do zobaczenia w najbliższym odcinku, który powinien pojawić się już w czwartek.